Witam Państwa bardzo serdecznie. W dzisiejszym filmiku chciałabym Państwu pokazać wzór. Ja ten wzór nazwałam parasoleczki, dlatego że podobny wzór mam wśród swoich filmików, ale był dużo większy, jest dużo większy i wzór ten nazywa się parasole. Ja ten wzór parasoleczki troszeczkę jak gdyby ozdobiłam takimi bąbelkami. I chciałabym powiedzieć, że ten wzór jest naprawdę niesamowicie ciekawy, a przy tym robi się naprawdę bardzo, ale to bardzo prosto. W jaki sposób usytuujemy ten wzór na naszej robótce? Czy to będą piękne swetry, sukieneczki, spódniczki, płaszczyki, kocyki, no cokolwiek można sobie wymyśleć, czy przepiękne szale. Ja dla przykładu pokażę Państwu, robię taki sweterek ekry i ustawiłam sobie te swoje parasoleczki, jeden poziomy rząd i robiąc w górę ciągnę jeden rząd z tych parasoleczek. Tak samo jeśli chodzi o, powiedzmy, o rękawy. Na rękawie usytuowałam jeden pionowy rząd tych parasoleczek. Więc tak, jest to robione włóczką taką dosyć grubą, to jest Alize Lana Gold. Jest naprawdę świetna włóczka, bo to jest, ma w sobie 51% akrylu i 49% wełny, ale jest tak mięciutka i puszysta, naprawdę niesamowita. I oczywiście ma 240 metrów włóczki w motku, ale najważniejsze, że robi się bardzo, ale to bardzo tak puszyście. I tej grubości włóczką, powiedzmy, robimy drutami od numeru 4, od numeru 4 do 6 można robić, w zależności jak kto robi. Więc tak, wracając do tych naszych parasoleczek. Sam wzór, same parasoleczki składają się z 15 oczek. I aby zrobić właśnie taką parasoleczkę, potrzebujemy 14 rzędów. Ja zrobię razem z Państwem, przerobimy jeden właśnie taki wzór tej parasoleczki. Więc tak, ja na druty narzuciłam 19 oczek. Dlaczego mówię 15 oczek? Przepraszam, jeszcze dodaję coś. Możemy sobie to usytuować na robótce takie pojedyncze. Także ja nie mówię, jaka jest odległość między jedną a drugą. To już tylko zależy od Państwa. Ja sugeruję się po prostu tylko tym wzorem, tymi parasoleczkami. Więc tak, ja na druty narzuciłam 19 oczek. I to jest tak, 15 oczek naszej parasoleczki i po 2 oczka boczne, czyli po jednym oczku brzegowym i jedno oczko lewe. To będą te dwa pierwsze i dwa ostatnie, to będą oczka boczne. Więc tak, zaczniemy bezpośrednio od pierwszego rzędu. Ściągamy oczko brzegowe, następnie przerabiamy jedno oczko na lewo i teraz tak, przerabiamy jedno oczko prawe, robimy narzut, jedno oczko prawe, dwa oczka lewe, jedno prawe, dwa lewe, jedno prawe, dwa lewe, jedno prawe, dwa lewe, jedno prawe, następnie robimy narzut i jeszcze jedno oczko prawe. Następnie oczko lewe, czyli to boczne, i oczko
brzegowe. Obracamy naszą robótkę i w rzędzie drugim, czyli po lewej stronie naszej robótki lub w rzędach parzystych, może tak, przerabiamy nasze oczka dokładnie tak, jak nam schodzą z drutu. Na żółty przerabiamy na lewo. Naprawdę robi się bardzo, ale to bardzo prosto. I czy ta parasoleczka jest robiona cienką włóczką, czy średniej grubości włóczką, czy grubą włóczką, naprawdę przy każdym rodzaju włóczki jest efekt naprawdę niesamowity. Więc tak, przerobiliśmy drugi rząd i obracamy robótkę i w rzędzie trzecim ściągamy oczko brzegowe, jedno oczko lewe. Następnie raz, dwa oczka prawe, robimy narzut i robimy sobie dalej. Oczko prawe, dwa lewe. Oczko prawe, dwa lewe. Oczko prawe, dwa lewe. Oczko prawe, dwa lewe, oczko prawe. I dochodzimy do drugiego boku parasoleczki. I teraz robimy narzut i następnie raz, dwa oczka prawe, oczko lewe boczne i oczko brzegowe. To był trzeci rząd. W rzędzie czwartym przerabiamy tak, jak nam schodzą z drutu nasze oczka. Robi się naprawdę bardzo prosto. Obracamy naszą robótkę i w rzędzie piątym ściągamy oczko brzegowe, jedno oczko lewe, oczywiście to boczne. I teraz raz, dwa, trzy oczka prawe, następnie narzut i dalej robimy oczko prawe, dwa lewe, oczko prawe, dwa lewe. Prawe, dwa lewe, aż dojdziemy do drugiego boku parasoleczki. I teraz robimy narzut i następnie trzy oczka na prawo. Oczko lewe i oczko brzegowe. To był piąty rząd. W rzędzie szóstym robimy tak, jak nam schodzą oczka z drutu. To jest nasz szósty rząd. Obracamy naszą robótkę i w rzędzie siódmym ściągamy oczko brzegowe. Oczko lewe, boczne, następnie cztery prawe, raz, dwa, trzy, cztery oczka prawe, narzut i dalej oczko prawe, dwa lewe. Jeszcze nam się ciągnie nasz parasol. Prawe, dwa lewe. Prawe, dwa lewe. Prawe i doszliśmy do drugiego boku. Narzut i cztery oczka na prawo. Dwa, trzy, cztery. Oczko lewe i oczko brzegowe. Obracamy naszą robótkę.
jest nasz. Ósmy rząd. Obracamy naszą robótkę i w rzędzie dziewiątym robimy w następujący sposób. Ściągamy oczko brzegowe, przerabiamy jedno oczko na lewo. Następnie przerabiamy 5 oczek prawych, raz, 2, 3, 4, 5, robimy narzut i następnie oczko prawe razem z oczkiem lewym przerobimy razem na prawo, wbijając drut z tyłu oczek. 2 oczka razem na prawo. I jedno oczko lewe. Następne oczko prawe z oczkiem lewym. 2 razem na prawo, wbijając drut z tyłu oczek. Oczko lewe i ponownie trzeci raz zamykanie, podwójne zamykanie. Oczko lewe i czwarte zamykanie. 2 oczka razem na prawo. Oczko lewe, oczko prawe. Po drugim boku ponownie narzut i 5 oczek prawych. 2, 3, 4, 5. Oczko lewe i oczko brzegowe. W rzędzie dziesiątym przerabiamy oczka tak, jak nam schodzą z drutu. To jest nasz 10 rząd. Oczko brzegowe. W rzędzie 11, jak już widzicie Państwo, ta parasoleczka zaczyna nam się już zwężać. W rzędzie 11 ściągamy oczko brzegowe, oczko lewe boczne, następnie 6 oczek prawych, raz, 2, 3, 4, 5, 6 i teraz ponownie 4 razy zamkniemy oczko prawe z oczkiem lewym, wbijając drut z tyłu oczek, czyli pierwsze podwójne zamknięcie, drugie podwójne zamknięcie, trzecie podwójne zamknięcie i czwarte podwójne zamknięcie. I następnie przerabiamy 7 oczek prawych. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7 oczek prawych, oczko lewe i oczko brzegowe. W 12 rzędzie przerobimy sobie oczka tak, jak nam schodzą z drutu. To jest lewa strona naszej robótki. Obracamy naszą robótkę i w 13 rząd robimy w następujący sposób. Ściągamy oczko brzegowe, jedno oczko lewe boczne, następnie przerabiamy 7 oczek prawych. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7 oczek prawych i teraz prawym drutem wbijamy prawy drut w 3 oczka, wyciągamy niteczkę luźniutko, nie ściskać, następnie
nie ściągając lewego drutu tych trzech oczek, następnie robimy narzut, jeszcze raz przeciągamy, trzeci raz, czwarty narzut, piąte przeciągnięcie, szósty narzut i jeszcze siódme przeciągnięcie. Wtedy zostawiamy to z lewego drutu. I te oczka, tych siedem oczek przenosimy na lewy drut i nie wyciągając prawego drutu przerabiamy sobie tych siedem oczek, przerabiamy sobie na prawo, wbijając drut z tyłu. Ściskamy tak troszeczkę mocniej to oczko i następnie przerabiamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem oczek prawych, jedno oczko lewe i oczko brzegowe. W rzędzie czternastym przerabiamy nasze oczka tak, jak nam schodzą z drutu. Czyli mamy tutaj dwa oczka, dwa lewe, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Tutaj, gdzie mamy tego bąbelka, staramy się ścisnąć te oczka. Osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście. Oczko prawe boczne i oczko brzegowe. Więc ponownie mamy na drucie, odliczając oczywiście te po dwa oczka boczne, mamy ponownie na drucie 15 oczek. Czyli możemy, chcąc zrobić pionowo te parasoleczki, więc zaczynamy od pierwszego rzędu, tak jak zaczęliśmy tutaj. Mam nadzieję, że ten wzór się Państwu spodobał. Jeśli Państwo macie jakiekolwiek pytania, proszę pisać. Ja postaram się odpowiedzieć na wszystkie Państwa pytania. Służę oczywiście pomocą, no oczywiście w miarę możliwości. I tak jak zwykle zapraszam do odwiedzenia mojego kanału w YouTube. Jeszcze raz rzucimy okiem na te nasze parasoleczki. Proszę. Naprawdę są śliczne. Dziękuję ślicznie Państwu i życzę powodzenia.